Pytanie do tego rysunku jest takie, jaki jest współczynnik proporcjonalności pomiędzy x i y? Dla przypomnienia, kiedy mówimy o współczynniku proporcjonalności, nazwa sama w sobie może brzmieć dosyć fikuśnie, ale to tylko nazwa. Ważniejsze od nazwy jest znaczenie i zrozumienie samego pojęcia. Jeżeli zaznaczymy jakiś punkt na tym wykresie, na tej niebieskiej prostej, Zakładam, że jest to prosta, że ciągnie się w obydwie strony w nieskończoność. Zaznaczymy jakiś punkt będący graficznym odpowiednikiem pary liczb x i y. Na przykład tutaj punkt o współrzędnych x i y. I jeżeli y jest wprost proporcjonalne do x, to to oznacza, że y równe jest jakaś stała, oznaczmy ją przez k, razy x. I ta stała nazywana jest właśnie współczynnikiem proporcjonalności. Czasami takie równanie opisujące proporcjonalność prostą, bo istnieje też proporcjonalność odwrotna, ale o tym innym razem, czasami takie równanie spotkać można w innej postaci. Jeżeli podzielimy obydwie strony przez x, to y przez x równe jest k. Równe jest współczynnikowi proporcjonalności. W tej postaci widać wyraźnie, że jeżeli x i y są wprost proporcjonalne, to jakąkolwiek parę x, y weźmiemy y przez x zawsze będzie równało się współczynnikowi proporcjonalności. Zawsze będzie równe k. No to odpowiedzmy na pytanie, jaki jest współczynnik proporcjonalności pomiędzy x i y na tym wykresie. Dostaliśmy od autora zadania podpowiedź w postaci tego punktu. Wykorzystajmy go w takim razie. Ma on współrzędne 3 i 2. Można takie zadanie, jak zwykle, rozwiązać na parę sposobów. Jeżeli y równe jest 2, i x równe jest 3, to 2 musi być równe jakiś współczynnik razy 3. Możemy teraz rozwiązać to równanie ze względu na k. Wystarczy, że podzielimy obydwie strony przez 3, tu trójki się skrócą i mamy współczynnik proporcjonalności równy 2 trzecie. Można też inaczej, korzystając z tego wzoru, to równanie ma już taką postać, że wystarczy podstawić wartości zmiennych, jeżeli punkt leży na prostej i jego współrzędna x równa jest 3, to jego współrzędna y równa jest 2 i k równe jest 2 trzecie. Wynik, jak zwykle, nie zależy od sposobu rozwiązania. Zróbmy jeszcze jeden, trochę inny przykład, dla której z prostych na wykresie poniżej współczynnik proporcjonalności pomiędzy x i y wynosi 5 czwartych. Zatrzymajcie wideo i spróbujcie najpierw sami. Kluczowa sprawa to sposób sprawdzenia albo obliczenia wartości współczynnika proporcjonalności dla tych prostych. Najłatwiej to zrobić przez podzielenie współrzędnych punktu leżącego na prostej. Czyli, jeżeli zaznaczymy dowolny punkt na prostej i jego współrzędną y podzielimy przez jego współrzędną x, to czy w wyniku takiego dzielenia otrzymamy 5 czwartych. Zacznijmy od prostej A. Zaznaczmy jakiś punkt, którego współrzędne będzie łatwo odczytać, na przykład ten. Jego współrzędne to 2 i 5. Jeżeli teraz podzielimy współrzędną Y przez X, to otrzymamy 5 drugich. Czyli prosta A nie jest naszą odpowiedzią, bo chcemy, żeby współczynnik proporcjonalności wynosił 5 czwartych, a nie 5 drugich. Prosta B. Znowu jak najprościej, jakiś punkt na przecięciu linii siatki, na przykład tutaj, jego współrzędne to 4 i 5. I w tym przypadku k równe jest y, czyli 5, przez x, czyli 4. I wygląda na to, że prosta B spełnia warunki zadania. Czyli jest to prawidłowa odpowiedź. Dla zabawy możecie jeszcze sprawdzić prostą C. Na zakończenie chciałbym pokazać wam jeszcze jedną ciekawą rzecz. Sprawdźmy przypadek. Kiedy y równe jest x, jaki wtedy jest współczynnik proporcjonalności i jak będzie wyglądał wykres takiej prostej? Zatrzymajcie jeszcze raz to wideo i sprawdźcie najpierw sami. Ok, właściwie nie ma tu nic nadzwyczajnego, z wyjątkiem tego, że w takim zapisie nie widać współczynnika proporcjonalności, mimo że on tu jest, albo nie widać go wprost, bo y równe x to to samo co y równe 1x. Jeżeli tak zapiszemy, to widać, że współczynnik proporcjonalności wynosi 1. Albo jeżeli podzielimy obydwie strony przez x, to otrzymujemy współczynnik proporcjonalności równy 1. Wykres wygląda tak: y równe jest x. W dowolnym punkcie na tej prostej współrzędne x i y są równe. Dla współczynnika proporcjonalności pomiędzy y i x równego 1, prosta w układzie współrzędnych wygląda tak.